Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuk. Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd prasy i wydarzeń politycznych dla portalu pch24.pl. Wraz ze mną w studio Marcin Austyn. Witam Państwa. I po raz pierwszy w tej roli Tomasz Kolanek. Witamy Cię, Tomku, w przeglądzie prasy. Kłaniam się, szczęść Boże. Rozpoczniemy od dzisiejszego oświadczenia wydanego przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Oświadczenie bardzo ważne, dotyczące chyba najistotniejszego tematu upływającej czy skończonej właśnie kadencji parlamentu. Tematu związanego z niedoszłym zakazem aborcji eugenicznej. Przypomina metropolita poznański, że w 1997 roku w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym pod przewodnictwem profesora Andrzeja Zolla znalazły się następujące słowa. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartości konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. To było orzeczenie, które zabroniło aborcji ze względu na tak zwane względy społeczne. I na podstawie właśnie tego orzeczenia miało być, czy tej ciągłości linii orzecznictwa, na podstawie przede wszystkim konstytucji, miało być w tej kadencji, czy w zeszłej kadencji już Sejmu wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na wniosek 107 posłów dotyczące tak zwanej aborcji eugenicznej. Nie zostało wydane. Nie zostało wydane ze względu na obstrukcję Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej i oczywiście parlament też się nie popisał, bo projekt ustawy antyaborcyjnej nie przeszedł, więc z jednej strony parlament, z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny, nic się nie stało, chciałoby się powiedzieć, ale stała się bardzo zła rzecz i dostrzega to w dzisiejszym oświadczeniu arcybiskup Stanisław Gądecki. Tutaj warto na pewno zauważyć, że to dzisiejsze oświadczenie arcybiskupa Gądeckiego jest wydane w tym samym czasie, kiedy to amerykański episkopat wydał swoje oświadczenie dotyczące nadchodzącej kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Hierarchowie Stanów Zjednoczonych powiedzieli, w tych wyborach, które nadchodzą, no to musimy zdecydować, jesteśmy po stronie cywilizacji życia, jesteśmy proliferami, czy jesteśmy po stronie cywilizacji śmierci, czyli jesteśmy aborterami. To jest najważniejsza kwestia również wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale to oświadczenie właśnie, które tutaj przed chwilą cytowałeś, no to czuć tutaj wielki żal. Wczoraj o godzinie 12, jak wiemy, razem z zaprzysiężeniem nowego Sejmu, nowego Senatu, wniosek złożony przez 107 posłów został umorzony. Dlaczego? No zasada dyskontynuacji. Zasada dyskontynuacji. Wnioski złożone w poprzedniej kadencji tracą rację bytu w nowej kadencji parlamentu. Dlaczego tak się stało? No cóż, możemy się tylko domyślać. Najczęściej, Marcinie, o ile dobrze pamiętam, było powtarzane, że no, tutaj coś mamy, nieodpowiedni czas, żeby zajmować się tak delikatną, tak ważną kwestią. Nieodpowiedni czas, a wystarczy tylko przypomnieć, że to właśnie za kadencję, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoje pierwsze rządy, rozpoczął poprzednią kadencję w roku 2015, wtedy liczba aborcji w Polsce przekroczyła 1000. I ta liczba się utrzymała stale, praktycznie stale rosnąć. Nawet wzrost tej liczby. W ubiegłym roku mieliśmy bodajże drugi najwyższy wynik od 2002 roku. 1078 albo 90, to są smutne informacje, ponieważ pamiętamy, jak był odrzucany projekt Stop Aborcji, to rząd PiS-u obiecywał, że projekt Za życiem, czyli szereg rozwiązań połączonych ze sobą, systemowych takich, które zmienią tą mentalność polską wśród tych osób, które sięgają po aborcję, i że to się poprawi, że świadomość ludzi wzrośnie i oni nie będą sięgać po te rozwiązania, więc cel zostanie osiągnięty nie przez eliminację tych przesłanek w ustawie, ale poprzez zmianę nastawienia społeczeństwa. No, widzimy, że tutaj no te różnice są, powiedziałbym, takie wielkości statystyczne, że no jest wzrost, ale no to jest ciągle ta podobna wielkość, więc niewiele się tutaj zmienia.
widać, że jednak te rozwiązania ustawowe są potrzebne. No jest problem tak, że nie wiadomo kiedy, bo ciągle jest zły czas, nie wiadomo jak, no bo tak, jako ustawa obywatelska nie, projekt poselski to nie bardzo widać, prezydent mógłby coś, swój projekt złożyć, no to mówi, że podpisze, jak będzie miał coś na stole. Wydawało się, że Komisja petycji tak. też to nie jest właściwe. Trybunał Konstytucyjny jako ten, który miał nie wywoływać niepokojów społecznych, bo to jest ta główna obawa, że taki projekt pro-life to wywoła niepokoje społeczne. Tutaj w gabinetach spokojnych Trybunału Konstytucyjnego miało być to rozwiązane. No jak, drogą prawną, o, tak, drogą konstytucyjną, no, bez żadnej... Bronimy konstytucji, mówimy, tak. że prawda tutaj konstytucja z szalikiem albo w inny sposób. I że skoro tak wszyscy bronią konstytucji, to jeżeli Trybunał Konstytucyjny tak orzeknie, no to wszyscy będą musieli się z tym zgodzić, no bo... Taka jest wyrocznia. No, Trybunał się tym nie zajął. Przepraszam, ja tutaj wejdę w zdanie. No, jedna z ostatnich wypowiedzi wicepremiera, w poprzedniej kadencji wicepremiera Jacka Sasina został zapytany, dlaczego parlament nie zajął się tutaj, prawda, z zakazem aborcji eugenicznej. Odpowiedź była, no wiecie, no tam zwykła ustawa, no co tam zwykła ustawa może? Zwykłą ustawę to można sobie, o, zmieniamy zwykłą ustawę, jak lewica dojdzie do władzy, nic się nie da z tym zrobić. Ale jak Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok, ho, 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 no to co to nie będzie? Tego już zwykłą ustawą nie będzie można zakwestionować, ale wiecie panowie, co jest tym wszystkim najsmutniejsze? Z tego co pamiętam, w latach 90. nie było takiej dyskusji, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne. Wtedy to Gazeta Wyborcza narzuciła taką narrację, czy coś jest moralnie dopuszczalne, wartości moralne. Teraz moralność została porzucona i o tym, czy dziecko zostanie zamordowane, czy przeżyje tylko ze względu na to, że jest podejrzane, cały czas to trzeba podkreślać, podejrzane o to, że jest chore, no to decyduje prawo. Okazuje się, że w majestacie polskiego państwa, w majestacie polskiego prawa można mordować ponad 1000 dzieci w skali roku, tylko dlatego, że są podejrzane, podkreślam, podejrzane o chorobę. I o tym w takim dosadnym sformułowaniu mówi również arcybiskup Gondecki. Mówi o grzechu zaniedbania. Grzech zaniedbania, który powoduje często nieodwracalną krzywdę w stopniu nie mniejszym niż złe działanie. Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los. Tutaj przypomina na przykład przykłady osób z zespołem Turnera, które, przypomnijmy, w świetle polskiego prawa można zabijać przed urodzeniem. Osoby z zespołem Turnera, które bardzo często mogą pełnić zawody zaufania publicznego nawet, tak jak pisze arcybiskup. I szkoda tylko, ja żałuję tylko jednego, że takie oświadczenie metropolity poznańskiego nie pojawiło się miesiąc, dwa miesiące, pół roku temu, kiedy faktycznie Trybunał mógł jeszcze no, tę swoją ścieżkę biurokratyczną przeprowadzić w całości i przed zakończeniem tej kadencji parlamentu można było to zrobić. Ja rozumiem powody, dla którego to nie zostało tak wyraźnie powiedziane. Ja nie rozumiem w świetle tego oświadczenia. Powiem Ci dlaczego. Bo arcybiskup tutaj bardzo dosadnie odniósł się również do programu PiS-u niegdysiejszego. Wyrażam jednocześnie moje rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą o ochronie życia od poczęcia. I odwołuje się arcybiskup do programu Prawa i Sprawiedliwości w 2014 roku, gdzie na stronie 7 taki postulat był przedstawiony. Więc gdyby arcybiskup zrobił to tydzień, dwa tygodnie przed wyborami, to tutaj faktycznie mógłby zostać oskarżony o próbę manipulowania wynikiem wyborów poprzez atakowanie jednej strony w sposób polityczny. No ale mamy już po wyborach i mógł taką klauzulę w tym oświadczeniu zawrzeć. Oczywiście, o tyle powiedzieć nie rozumiesz, mogło to bez takiego zdecydowanego odwołania do programu Prawa i Sprawiedliwości niegdysiejszego zostać przedstawione jeszcze przed wyborami, tak? W drodze takiego bardziej miękkiego nacisku i wtedy... No, przypomnienia, przecież że to by Prawo i Sprawiedliwość... Tak? Słynie z tego w tej kadencji, że chwali się postępami i realizacją kolejnych obietnic wyborczych. No ta obietnica tego programu jest jeszcze niespełniona. Elektorat katolicki czeka. Myślę, że z nadzieją, bo chciałem tu jeszcze wrócić do zaprzysiężenia nowego Sejmu i ślubowania. Tak mniej więcej to nie są dokładne dane, ale około 80% nowych posłów podczas ślubowania dodawało formułę tak mi dopomóż Bóg i to nie było tylko Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, ale też posłowie Platformy i posłowie z lewej strony sceny politycznej o dziwo. Więc mamy około
setki posłów, którzy nie odwołali się do Boga w swoim ślubowaniu, czyli całkiem spora grupa ludzi, którzy mogliby podnieść rękę w obronie życia. No także mamy ten projekt obywatelski, on nie przepada mimo upływu kadencji. Warto się nim szybko zająć, procedować. I skoro jest takie wyznanie wiary w Sejmie mocne, to dlaczego tego nie zrobić? Ale tutaj z mojej strony to jest właśnie najbardziej zatrważające, ponieważ cały czas powołujemy się tutaj na Prawo i Sprawiedliwość, że ono musi coś zrobić, no ale na miłość boską, tak jak powiedziałeś. 80% posłów obecnej kadencji zakończyło słowa przysięgi, tak mi dopomóż Bóg. Do nich chyba też powinniśmy się po prostu zwrócić. Jeżeli mówicie już, składacie przysięgę w taki sposób, no to brońcie wartości chrześcijańskich, brońcie życia nienarodzonych. Aborcja, miliardy, już teraz miliardy to idzie, miliardy ludzi zabite w imię postępu, w imię rozwoju cywilizacji. To jest tylko jeden z takich symptomów tego, że bardzo źle się dzieje na świecie. Drugim z symptomów jest to, co się dzieje w Kościele. Artykuł Tomasza Terlikowskiego w Do Rzeczy, ostrzeżenie Matki Bożej. Artykuł, w którym Tomasz Terlikowski wraca do objawień maryjnych w Akicie w Japonii. Japońskie objawienie maryjne z lat 70. realizuje się na naszych oczach. Kościół znalazł się w stanie kryzysu, a Maryja wskazuje, jak z niego wyjść. I tam właśnie te słynne słowa, tak, że działanie diabła będzie przenikało także do Kościoła w taki sposób, że będzie się zdarzało, że kardynałowie będą przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom, kapłani, którzy mnie czczą, mówi Maryja, będą pogardzani i będą natrafiali na przeszkody ze strony swoich współbraci. Kościoły i ołtarze będą plądrowane, ostatni przykład w Chile chociażby. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromisy i diabeł będzie skłaniał wielu kapłanów i wiele dusz konsekrowanych do porzucenia służby Panu. Szatan będzie szczególnie zaciekły przeciwko duszom poświęconym Bogu. Chociażby kwestia viri probati, teraz, która pojawia się na synodzie amazońskim. Powodem mojego smutku jest myśl o utracie tak wielu dusz. Jeżeli grzechy będą się mnożyły oraz stawały się coraz cięższe, to nie będzie dla nich przebaczenia, ostrzegała Matka Boża. No i właśnie taka jest jedna z tez tego artykułu, że to już objawienie, to już mogą być te czasy. Oczywiście nic nie jest przesądzone, tak? Nic nie ma determinizmu, nie jest powiedziane, że coś musi koniecznie się stać, w domyśle oczywiście paruzja już teraz i koniec świata już teraz, natomiast to może się stać w każdym momencie. Może się stać i póki co nie widać, że tak powiem, większej siły, która byłaby w stanie nadciągającą klęskę, tajfun, czy też niespotykane do tej pory w historii Ziemi, trzęsienie Ziemi, zatrzymać. No, zastanówmy się, ilu mieliśmy w ostatnim czasie sprawiedliwych hierarchów, którzy powiedzieli, że ustalenia chociażby synodu amazońskiego albo różne kolejne pomysły episkopatu Niemiec są po prostu czymś złym. Są tym, z czym Kościół nigdy nie powinien mieć nic wspólnego. Przed rozpoczęciem programu naliczyliśmy czterech. Kardynał Miller, kardynał Sara, kardynał Berg i bodajże biskup Schneider. Tak. No przeciwko nim jest, że tak powiem, dużo, dużo, dużo większa grupa hierarchów, która, że tak powiem, nie tyle krytykuje to, co głoszą wymienieni przeze mnie hierarchowie, no tylko rzuca przeciwko nim bardzo brzydkie oskarżenia i wyzwiska tak naprawdę. No niedawno opublikowaliśmy na portalu pch24.pl artykuł, w którym przytoczyliśmy wypowiedzi dwóch niemieckojęzycznych hierarchów, jednego z Austrii, drugiego z Niemiec, którzy powiedzieli wprost, krytycy ustaleń synodu amazońskiego to kłamcy, którzy nie szanują papieża. Mhm. No tu w świetle tych objawień możemy się zastanawiać, czy to, co się dzieje, to już jest wypełnianie tych objawień, czy nie. Oczywiście możemy to robić, ale no, rolą katolika chyba jest raczej sięgnięcie do tego, o co prosiła Maryja i gorąca modlitwa, różaniec i pokuta. I myślę, że idąc tą drogą, skupiając się na tej części rozwoju duchowego, poprawiania własnej kondycji duchowej, możemy dojść dalej niż roztrząsając, czy to już objawia się to, co Maryja powiedziała, czy jeszcze nie. Przecież weźmy fatimskie objawienia. Też mówiono, że papież, o którym tam wspomina Maryja, to jest Jan Paweł II. Teraz już mówi się, że może jednak nie. Także modlitwa, pokuta,
i zawierzmy Matce Bożej i Panu Bogu nasze sprawy. Przepraszam, ale tutaj jest jeszcze jednak ważna kwestia. Matka Boża w Akicie mówi o grzechu. Ale zastanówmy się, czym dzisiaj tak naprawdę jest grzech, ponieważ odnoszę wrażenie, że dążymy, Kościół, niektórzy hierarchowie, przepraszam, dążą do tego, czym jest grzech na przykład w Szwecji. W Szwecji grzech jest pojmowany jako, nie wiem, złamanie prawa. Jeżeli złamałem prawo i zostałem prawomocnie skazany przez sąd, okej, no to wtedy zgrzeszyłem. Jeżeli nawet zrobiłem coś złego, ale sąd mnie uniewinnił, okej, nie zgrzeszyłem, nie mam obowiązku się przed tym spowiadać. I zastanawiam się tutaj, czy ludzie, którzy na przykład wysłuchują tego, co mówią niektórzy hierarchowie z Austrii czy Niemiec, grzeszą, skoro to, co oni głoszą, uświadamiają wiernych w tym, że to jednak nie jest grzech, że to jest wszystko w porządku, że trzeba iść z duchem czasu, że to Kościół musi się zmienić i przyjąć wszystko to, co świat mu nakazuje. Tymczasem no, deprecjonowani są tacy ludzie jak kardynał Gerhard Müller, który po prostu przypomniał, co mówi katechizm Kościoła katolickiego w pewnych kwestiach obecnie kontrowersyjnych, no i został wyzwany od lutrów przez kardynała Kaspera, co jest śmieszne, biorąc pod uwagę to, że niedawno posąg Lutra, czy statua Lutra była w auli Pawła VI w Watykanie. Jest pytanie, czy to dobrze, czy źle, czy to był komplement, czy wręcz przeciwnie, ale nie wdając się w to. I kardynał Gerhard Müller mówi tak, że z tego powodu nowa ewangelizacja, czyli program Jana Pawła II i Benedykta XVI są działaniem przeciwko obiektywnemu kierunkowi historii, czymś w rodzaju walki Don Kiszota z wiatrakami, bo biskupi uważają, że sekularyzacja i dechrystianizacja w Europie są nieodwracalne, więc najlepiej przyłączyć się do tego nurtu światowego, najlepiej połączyć Kościół ze światem, nie stanowić tego znaku sprzeciwu i być takim liberalnym jakimś kółkiem, nie wiem, kółkiem adoracji obecnych doktryn. No ale pamiętajmy również, jak Jan Paweł II zdefiniował nową ewangelizację. Jan Paweł II mówi wprost, ewangelizacja, czyli wychodzimy dalej do ludów, które nie znają Pana Boga, dalej głosimy im Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, tak? A z drugiej strony nowa ewangelizacja to miało być z kolei nawrócenie Europy do tego stanu sprzed wybuchu wszystkich kolejnych rewolucji. Dzisiaj jednak okazuje się, że nowa ewangelizacja to, tak jak powiedziałem, to nie Kościół ma nawracać, to Kościół ma być nawracany przez świat. Dobrze. Same tematy takie poważne dzisiaj od samego początku przeglądu prasy, to teraz kącik humorystyczny, artykuł prezydencki, felieton prezydencki Szymona Hołowni w Tygodniku Powszechnym, tytuł Potwory i spółka. No, muszę powiedzieć tak, że Szymon Hołownia przestał nas na chwilkę przynajmniej raczyć swoimi mądrościami na temat tego, czy nas zwierzęta będą sądzić po śmierci, albo na temat klimatu. I zaczął nas tutaj... Zajął się polityką. Tak, zaczął nas tutaj, prawda, nie wiem, tym swoimi przemyśleniami raczyć dotyczącymi tego, jaki powinien być prezydent. Nie mówię tu wyłącznie o urzędzie prezydenta, który nie tylko chyba w moich marzeniach powinien mieć za szefa naród, a nie szeregowego posła czy przewodniczącego partii politycznej. Tutaj krytykuję ludzi, którzy wiemy jacy są, pisze, którzy na plakatach piszą nadzieja, ale w istocie myślą stołek. Dalej, oczywiście pomijam tutaj poważne fragmenty tej krynicy mądrości i przechodzę do kolejnego cytatu. To oczywiste, że ideologie LGBT w cudzysłowie i inne farmazony to wróg wymyślony przez nie mających pomysłu na to, jak poradzić sobie z przeciwnikiem realnym. Co jest przeciwnikiem realnym? Wsączającym się zewsząd pastelowym, nienachalnym zwątpieniem, spychającym nasze chrześcijańskie czy obywatelskie ideały do szafy z napisem piękne, ale nierealne. Więc tak naprawdę no, pastelowe zwątpienie to jest taki realny przeciwnik. To jest prawda, zwątpienie jest jak najbardziej tutaj przeciwnikiem, no ale nie wiem, czy to się wyklucza z tym, że istnieje coś takiego jak ideologia LGBT i dlaczego to zwątpienie jest akurat takie pastelowe. Gdy kradną nam rzeczywistość, nie pozwolić wyjałowić się z marzeń. Gdy kradną nam teraźniejszość, nie oddać przyszłości. I have a dream, wydaje się mówić tutaj, no, gdyby... pan nie pastor, tylko redaktor Szymon Hołownia po angielsku, acz z polskim akcentem. No i jak to się, czy to jest już ten manifest prezydencki, czy to waha się jak Donald Tusk, ten Szymon Hołownia
nowy, wydaje się, postulowany zbawca opozycji totalnej. Gdyby tak złożyć te klocuszki tak po kolei związane z Szymonem Hołownią w ostatnim czasie, no to rzeczywiście można dojść do wniosku, że coś jest na rzeczy, że być może ktoś, a może i on sam rozważa taki scenariusz, żeby włączyć się w politykę, bo rzeczywiście ten akcent jego publikacji został przerzucony z ekologii tak na scenę polityczną. Niektórzy twierdzą, że to jest ten kandydat, no bo korzystając z tego cytatu, który tutaj przed chwilą zaprezentowałeś, no taki odpolityczniony człowiek, który będzie reprezentantem, prawdziwym reprezentantem wszystkich Polaków, nikogo nie będzie wykluczał. I komunistów, tak, przygarnie do siebie i żołnierzy wyklętych, i będzie taki ludzi, którzy fajny, ich mordowali na UB, i będzie super, prostu, i wszystkich przytuli do swoich piersi. No kto może być takim kandydatem? No kto może być? Ale tu sobie żartujemy. Zmożenie jest. Może to jest związane z tym, że to jest okres przedwyborczy i Szymon Hołownia sprytnie wykorzystuje to do tego, ażeby podpromować swoją osobę i swoje książki, jakie wydał niedawno. Może tylko o to chodzi. Ale nie można pomijać też takich szczegółów, że pan Hołownia angażuje się w takie think tanki. Niedługo w Krakowie odbędzie się Open Eyes Economist Summit. Jest to taki tygiel społeczno-gospodarczo-ekonomiczny. Tam będą wszyscy najmądrzejsi, będą dyskutować o gospodarce, o zmianach społecznych, o wszystkim, o nowych rozwiązaniach, o tym, jak patrzeć na przyszłość. No to jest to takie polityczne jakieś może zaplecze do jakiegoś projektu. Kto wie, sam pan Hołownia jest, co warto przypomnieć, ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju, czyli tej agendy 2030. Więc to wszystko jakby łączyć klocuszek do klocuszka, no w jakiś scenariusz można układać. Ja tylko jednego chciałbym się dowiedzieć od przyszłego prezydenta, pana Szymona Hołowni. Panie prezydencie, jeżeli powstanie za czasów pana kadencji nowy parlament, w którym większość będzie miała na przykład partia Razem czy Lewica, i na przykład pani Sylwia Spurek wystąpi z projektem ustawy, który zostanie przyjęty przez Sejm, przyjęty przez Senat, ustawy zakazującej jedzenia mięsa, czy w ogóle zabijania zwierząt i na przykład gwałcenia krów poprzez ich dojenie i tak dalej, i tak dalej. To czy pan podpisze tę ustawę, czy może wznosząc się na ponad te podziały wewnątrz narodu, uszanuje też tych, którzy mięso jedzą i piją mleko i uważają, że dojenie krów to nie jest gwałt na nich, ani nic z takiego strasznego. I może tę ustawę zawetuje. To chciałbym tylko się dowiedzieć publicznie. Stawiam to pytanie. No jeżeli prezydent poznat podziałami, no to chyba powinien realizować interes większości Polaków, a z tego co mi wiadomo, większość Polaków no to jednak lubi wypić sobie szklankę mleka, a na obiad w niedzielę chociażby zjeść sobie schabowego. Także podejrzewam, że tutaj jednak ten projekt mógłby być w ostateczności chyba jednak odesłany ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego. Ja tam nie wiem, bo jednak substytuty sojowe są ogólnie dostępne. Mleko, schabowy sojowy, wszystko jest, także ja myślę, że podpis byłby. A to będzie coś niesamowitego, jeżeli pan prezydent Hołownia odesłałby projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy, że jest domniemanie konstytucyjności ustawy, więc jeżeli pani prezes Julia Przyłębska rozpatrzy ją dopiero za 10 lat, to przez 10 lat nie będzie można jeść mięsa i doić krów w Polsce i jeszcze gwałcić kur poprzez pobieranie, w ogóle kradzież, kidnapping poprzez odbieranie jajek kurom. Domniemanie konstytucyjności, ale dzieci nienarodzone, podejrzane o chorobę można mordować. Można, tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Kiedy wyszła przecież informacja o tym, że Szymon Hołownia byłby właśnie tym idealnym kandydatem na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. No, kiedy to jednak okazało się, że Donald Tusk po raz kolejny musiał napisać na Twitterze białego konia oddam, ponieważ nie wracał. Mhm. Donald Tusk, jak wiemy, zawiódł cały szeroko pojmowany obóz opozycji względem Prawa i Sprawiedliwości i oświadczył, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Wiemy, że w polityce nic nie jest dane raz na zawsze. Być może jeszcze zmieni zdanie, no ale
Zobaczymy, jaka wtedy będzie reakcja tych środowisk, które dzisiaj popierają właśnie Szymona Hołownię, ponieważ pragnę zauważyć, że na razie sam ewentualny kandydat jeszcze nie skomentował tego, czy byłby zainteresowany, czy nie byłby. Jak na razie mamy tylko tutaj opowieść, jaki byłby idealny prezydent dla Polski. Ale już niektóre środowiska prasowe, medialne właśnie spod znaku lewicy już się zastanawiają, czy taki, przepraszam, jeżeli się przyjęzyczę, katolewicowiec miałby naprawdę szansę na zwycięstwo wyborcze w przyszłym roku. Proszę Państwa, no jak Donald Tusk już wiemy, że nie, Ryszard Petru raczej też tym kandydatem w tej kadencji nie będzie, także padło być może, takie są spekulacje. Na Szymona Hołownię krótka ławka, to określenie ciśnie się na usta i zakończmy może ten temat. Proszę Państwa, na koniec jest już nowy numer dwumiesięcznika Polonia Christiana, który bardzo serdecznie, jak zwykle, Państwu polecamy. Nie tak humorystyczny jak felietony w Tygodniku Powszechnym pana Hołowni i innych et consortes, tak? Natomiast ważne tematy też są podejmowane. Na razie, przy czym na razie zamawiać można tylko przez internet to wydanie. Polecamy stronę pch24.pl. Tam znajdziecie Państwo odnośniki do naszej e-księgarni, gdzie można zamówić. Oczywiście w wersji papierowej przyjdzie pocztą. Ale na razie wersja elektroniczna też jest dostępna, tak. Oczywiście, ale jak ktoś woli takie osobiste spotkanie z lekturą, to polecamy. Na razie na portalu PCH24 można te zamówienia składać. To najpierw panowie o waszych artykułach. Wiem, że Marcin, pisałeś o myśliwych, którzy są na cenzurowanym. Taki niepopularny temat. Niepopularny. Tak, no szczególnie w kontekście poprzedniego tematu, o którym rozmawialiśmy. No, mamy sytuację taką w Polsce, że ci myśliwi tak są na cenzurowanym. Znaczy nie chciałbym... No to dobrze, bo przecież zabijają zwierzęta. To właśnie, tak. Tylko, że to wygląda tak, że zapomina się o tym wszystkim, co leśnicy robią dobrego dla przyrody, dla kultury. Może nawet niektórzy nie wiedzą, że takie rzeczy robią. I każde potknięcie, nawet małe, wykorzystuje się przeciwko nim. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia też z podsycaniem takich nastrojów antymięsożerczych, to napędzana jest jakaś dziwna, niezrozumiała spirala nienawiści wobec tego środowiska. Mówią, no, jako mordercy, oprawcy, okrutni ludzie, a jeszcze w ogóle chcą dzieci brać na polowania skandaliczne. No, wszystko, co to środowisko by nie zrobiło, to jest źle. Oczywiście wygląda na to, że idziemy w kierunku z tego, ażeby wygaszać tu myśliwstwo, żeby im uciszyć, zaszkodzić, żeby nie zabijać zwierząt, no bo przecież są inne rozwiązania. O tym wszystkim, z czym myśliwstwo musi sobie w dzisiejszych czasach radzić, o ich dobrych stronach, także pisze w najnowszym numerze Polonia Christiana. Tomku, ty też wziąłeś się za kącik ekologiczny w tym numerze dwumiesięcznika Polonia Christiana. No ja nawet tutaj pokusiłem się o przeanalizowanie, jak wyglądało na przestrzeni lat zmiany prawne dotyczące ochrony zwierząt w Polsce. Polecam Państwu. Wszystko zaczęło się już w czasach Bolesława Chrobrego, a potem było tylko lepiej, w tym sensie, że gorzej. A poza tym jestem tutaj, miałem okazję, wielki zaszczyt i przyjemność przeprowadzić rozmowę z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem dotyczący, którą można streścić tymi słowami, czy mięsożerca pójdzie do nieba. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz odnosi się do tego słynnego już wystąpienia Szymona Hołowni, który powiedział, że na sądzie ostatecznym wszystkie zwierzęta, które spotkałem na swojej drodze, o ile dobrze, Marcinie, pamiętam, będą mnie sądziły, tak? Mniej więcej coś tak. No i ksiądz profesor Bortkiewicz rozprawia się z tym, no powiem tylko tyle, że nie, szanowni państwo, nie będą nas sądzić. Dlaczego? Zapraszam do numeru. Poza tym ksiądz profesor odpowiada, czy katolik może jeść mięso, czy mięsożerca będzie zbawiony. Serdecznie polecam.
A ja tylko niezmiennie chciałem przypomnieć, że jeżeli zwierzęta będą nas sądzić, to skutek tych słów jest nie przewiduje go sam Szymon Hołownia, bo najwyżej w chórach niebieskich w takim razie będzie Jarosław Kaczyński, dlatego że nie tylko ustawę dotyczącą zwierząt futerkowych bardzo popierał. Ta ustawa, jak wiemy, nie przeszła w poprzedniej kadencji. Ale ma szansę wrócić. Ale ma szansę wrócić, ale również, prawda, o takie no, bardzo dobre relacje ze swoim kotem. Po prostu no, myślę, że doceni go ten kot. Widzieliśmy urywki, takie przebitki z inauguracji Sejmu, gdzie poseł Katarzyna Piekarska podeszła do Jarosława Kaczyńskiego, poprosiła o zapisanie się do koła przyjaciół zwierząt poselskiego sejmowego. Podpisał się. No, także... Myślę, że za dużo może Hołowni czyta, ale ja dobrze. Przepraszam, ale muszę tutaj powiedzieć małą złośliwość, ponieważ tego po prostu darować nie mogę. Czekam, aż ktoś podejdzie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, poda mu rękę i zaprosi do koła przyjaciół dzieci nienarodzonych. Przyjęliśmy i odnotowujemy. Nagrało się. Jako, że jest to dwumiesięcznik i numeru przed świętami już raczej nie będzie, bo nieplanowane jest żadne chyba wydanie specjalne, to narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy artykuł. Chciałbym szczególnie polecić w tym numerze dwumiesięcznika Polonia Christiana kardynał, a autorem nie byle kto, bo kardynał Raymond Leo Burke, czyli jeden z tych, którzy są znakiem sprzeciwu dla różnych niekorzystnych trendów w Kościele. I chciałbym jeszcze na koniec, już zupełnie na koniec, przyjrzeć się jednemu z artykułów dotyczących społeczeństwa, dotyczących programu 500+, dotyczących mam pracujących i w jaki sposób to wygląda dzisiaj w Polsce. Tutaj jednym z takich korzystniejszych skutków programu 500+ jest to, że niektóre mamy mogą sobie pozwolić na rzucenie zupełnie, ja bym to powiedział, jeżeli ktoś rzuca pracę ze względu na to, że dostaje 500+, to ta praca jest niewarta do tego, żeby do niej uczęszczać. Takie jest moje zdanie. Przepraszam, możemy się w tej części nie zgadzać, ale jeżeli jakaś mama decyduje się na zaopiekowanie się dziećmi lepiej, tak, poprzez pozostanie w domu tylko i wyłącznie dlatego, tak, że dostaje na przykład ma tych dzieci trójkę, czyli dostaje 1500 zł, to bardzo dobrze, że tą pracę rzuciła. Takie jest moje zdanie. Ja go przynajmniej do tej pory nie znalazłem żadnych dobrych argumentów, żeby to zdanie od tego zdania odstąpić. Natomiast inna kwestia jest bardzo ciekawa w tym artykule. Artykuł Kingi Węklar pod tytułem Siedzą, piją, lulki palą. Oczywiście te mamy, które pobierają 500+ i nic nie robią, tylko siedzą w domu, piją i lulki palą. Tak? Więc jeżeli bardzo często spotyka się, zwłaszcza w polityce samorządowej, takich kandydatów, którzy mówią, o, zbudujemy przedszkola, ale zwłaszcza zbudujemy żłobki, więcej żłobków, jestem dobrym kandydatem, bo tutaj mam projekt na rozbudowanie tysiąca żłobków. Będę aktywizował kobiety i tutaj żłobki, jak niegdyś kobiety na traktory, teraz tak. Kobiety zaraz po połogu do pracy. I nie jest to takie dobre. I tutaj autorka artykułu przypomina list otwarty w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3 z 15 listopada 2018 roku, w którym wypowiadają się psychologowie i pedagodzy, którzy przypominają, że żłobki nie są optymalną formą opieki nad dzieckiem i nikt tej prawdy w należny sposób nie uświadamia młodym rodzicom. I bardzo wielu ludzi, którzy nawet mają takie nastawienie konserwatywne, mają takie, też pielęgnują wartości rodzinne, po prostu normalnych ludzi, myśli, że to jest nic złego, tak? Że super, że powstanie tyle żłobków, że mamy będą mogły zostawić te dzieci w tych żłobkach i po prostu ktoś się nimi zajmie na odpowiednim poziomie. Nie jest tak do końca. Dlatego chcieliśmy to zaakcentować, zwłaszcza w przeglądzie prasy Polonia Christiana, żeby Państwu uzmysłowić, nie jest tak do końca. I zgadzam się w zupełności ze słowami autorki. Zachwianie bezpiecznej więzi z rodzicami w pierwszych latach życia generuje późniejsze problemy z adaptacją w środowisku, obniżone poczucie wartości, niższą kreatywność i innowacyjność, również problemy zdrowotne, w tym psychiczne. W bliższej perspektywie obciążenie emocjonalne dziecka odłączonego od matki skutkuje osłabieniem odporności, co zwiększa i tak duże w placówkach opiekuńczych ryzyko częstych chorób, w tym zakaźnych. Wybór rodziców, by zrezygnować z pracy i otoczyć dziecko opieką w domu, jest ze wszech miar społecznie korzystny, również ekonomicznie. Jak czytamy w przywołanym liście pedagogów i psychologów z 2018 roku,
Budowa jednego miejsca w żłobku kosztuje około 20 tysięcy złotych. Utrzymanie miesięczne dziecka kosztuje około 1000 zł. Dopłaty z budżetu państwa lub samorządu. I może postawione być w tym momencie bardzo racjonalne pytanie, to dlaczego państwo woli wydać 20 tysięcy złotych, niż po prostu dać tej mamie 1000 zł do ręki na to jedno dziecko? Dlaczego tak nieefektywne rozwiązanie jest tutaj promowane? Czy to czasami nie jest spowodowane naciskiem międzynarodowych korporacji? Więcej w artykule. Ja tu chciałem jeszcze tak odnieść się do praktyki, bo akurat nie znam kilka osób, które swoje dzieci posyłały do żłobków i to wcale tak nie wygląda kolorowo, że młoda mama oddaje dziecko do żłobka, ma, za przeproszeniem, święty spokój, może zająć się pracą, karierą i tak dalej, odbiera później dziecko i jest wszystko w porządku. No okazuje się, że tak nie jest, bo te dzieci w tych żłobkach bardzo często chorują. I to często bywa tak, że tydzień czasu albo i mniej dziecko jest w żłobku, potem dwa tygodnie musi odchorować, wydobrzeć w domu. Więc tak naprawdę ta opieka, bym powiedział, jest taka sobie marna jej jakość. Ja tutaj chciałbym tylko dodać, że ja, kiedy miałem 3 latka, no to były lata 90. po upadku, w cudzysłowie po upadku komunizmu w Polsce. Ja może do końca nie pamiętam, jaka wtedy bieda w Polsce panowała, ale moi rodzice, moi już świętej pamięci dziadkowie na pewno pamiętają. No i cóż, tata był wtedy jedynym żywicielem rodziny. Mama była ze mną, wtedy jeszcze ze starszym bratem w domu. Młodszy brat urodził się kilka lat później, kiedy już byliśmy w szkołach podstawowych, tak? I tata jako jedyny żywiciel rodziny był w stanie utrzymać rodzinę, był w stanie nas wyżywić, ubrać, wychować. Dzięki temu, że mama była w domu. Dzisiaj obserwujemy po prostu jakiś właśnie dziwny trend. Jakaś taka dziwna pogoń za konsumpcjonizmem, więc po prostu musisz wrócić do pracy, musisz cały czas pracować, musisz po prostu coś robić. Bo nie będziesz mieć emerytury. Musisz być aktywny, aktywna zawodowo. Musisz być, no bo jak nie będziesz, no to co, będziemy cię wytykać palcem, tak? I straconym czasem przedstawiony jako stracony nie jest ten czas, który nie spędza się na przebywaniu z dziećmi, tylko wbrew pozorom ten czas, który się nie spędziło w pracy, siedząc na Excelu na przykład, żeby nie deprecjonować żadnego zawodu, no bo to wiele właśnie zawodów się tym zajmuje. Straciliście, drogie mamy, poprzez swój urlop macierzyński rok siedzenia na Excelu. Czy odrobicie to w swoim życiu? Nie odrobicie takie, i tak, przez to będziecie miały niższe emerytury w porównaniu, tak, z waszymi małżonkami, tak, i to będzie największa tragedia w waszym życiu. A jak dochodzą do nas informacje wprost z ZUS co do tego, jak będą wyglądały nasze emerytury, to naprawdę nie będzie większego znaczenia, czy ta emerytura będzie wyższa czy niższa, bo ten stosunek płacy do ilości pieniędzy, jaki przyszły emeryt ma otrzymać, jest tak marny, że aż nie będę mówił. No ale najważniejsze, że były pieniądze na obchody 85-lecia ZUS-u, także. I tym optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszy przegląd prasy. Marcin Austyn, Tomasz Kolanek, Jacek Orzuk. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.